Siemanko wszystkim, widzimy się znowu w Margonem. Ekwipunek dalej bez zmian, mamy heroiczne buty z Dominy, unikatowe strzały z Dominy, unikatową zbroję z Kotołaka, heroiczny łuk z Kotołaka, unikatowy pierścień z Kotołaka, unikatowy naszyjnik z wakacji, unikatowe rękawice z Dominy, no i hełmik heroiczny z Dominy. Tak wyglądają moje statystyki postaci. Ostatnio udało nam się pokonać dwóch herosów, tym razem będzie coś innego, ale równie mocnego. Naszym rywalem jest Tolok Shimger, łowca, elita, 43 level. Jak widzicie, ma 20 poziomów przewagi nad nami. Miejsce jego respu to Cienisty Bór. Ma do oddania 4 zwyklaki, 4 unikaty, no i 2 heroiki, więc powinien stawiać jakiś opór. No i właśnie sobie to sprawdzimy. Dobra, już jesteśmy w Cienistym Borze, jak widzicie, stoi sobie Tolok Shimger. Jest to elita, 43 level, jak widzicie świeci się na czerwono, więc to absolutnie nie jest elita przeznaczona dla nas, no ale oczywiście my ją bijemy. Pierwszy mój cios, przebicie, no i zabraliśmy mu około 30% HP, no ale oczywiście to było przebicie, normalnymi atakami zabieramy mu mniej. Jak widzicie, unik na ciosie krytycznym jego. Mamy 100%, tutaj on zrobił teraz unik, kolejny unik zrobił, no ale jak widać, no zostało mi 99%. Pierwsza walka dla niego z nami była nieudana, możliwe, że przyfarciliśmy leciutko, ewentualnie się jeszcze chłopak nie rozgrzał. Ataków zrobiliśmy 9, on 4, on krytyków 1, my przebicia 3, no i unik ja zrobiłem 1, on 3. Walczymy jeszcze raz z nim, zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Pierwszy hit zrobiliśmy sobie po uniku nawzajem. Tutaj wywalił nam cios krytyczny, zabrał nam 30% właśnie nim. No ale jak widać, za mało ma tego HP, żeby stawiać nam większy opór. No i znowu zginął, nam zostało 92%. No i tym razem atak mieliśmy 8, on miał 3, krytyków znowu on miał 1, przebicia my mieliśmy 3, on miał 0, no i unik, ja 1, tym razem on tylko 2. No i ostatnia walka z Tolokiem Shimgerem, zobaczymy czy tamte poprzednie dwie walki były na tyle fartowne, że wygraliśmy je po prostu, na luzie. Teraz wjechał z grubej rury i cios krytyczny na start. Drugi jego hit już normalny, obniża nam pancerz o 13, więc dosyć sporo, ale niestety jak widzicie pada no, na kilka strzałów i po prostu jest elitą słabą. Na 23 levelu można ją bez problemu pokonać, nawet z gorszym ekwipunkiem. Tym razem 6 ataków moich, jego 2, znowu jeden krytyk jego, przebicia 3, no i unik raz on zrobił. Dobra, więc podsumowując, Tolok Shimger jest słabą elitą, no myślałem, że na 23 poziomie będzie problem z jego ubiciem, no jak widać 20 leveli przewagi i miano elita nie daje mu, no i więcej, po prostu się nad nim już nie będziemy znęcać. Oczywiście nie będę się poddawał na tej jednej elicie, zobaczymy do jakich granic możliwości ta postać może dojść. Ponieważ herosi pokończyli się na tym levelu, ale nie martwcie się, będą na pewno już za niedługo. No to cóż, jeżeli wam się spodobał ten filmik, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, kogo mogę pokonać następnym razem. Zachęcam was również do zostawienia subskrypcji na tym kanale, będziecie wiedzieć kiedy wrzuciłem nowy filmik. No i dzięki, że oglądaliście. Na razie! Thank you.